Baczność! Na brawo! Patrz! Proszę stanowić baczność! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Serdecznie wszystkich mieszkańców Radymna. Bardzo serdecznie chciałem dzisiaj powitać dowódcę 5. Batalionu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, pana majora Szpankiewicza, który przyjechał do nas dzisiaj z kompanią honorową. Bardzo serdecznie chciałem powitać komendanta orkiestry w Rzeszowie, która dzisiaj też zaszczyciła nas tutaj. Witam bardzo serdecznie komendanta komisariatu w Radymnie, pana Wiesława Markiewicza. Witam pana przewodniczącego Rany, pana Karola Janowskiego wraz z radnymi. Obchodzimy dzisiaj 221. rocznicę wprowadzenia Konstytucji 3 maja. Była ona przyłomem ówczesnej polityce. Życzę wszystkim, niech radość i nadzieja 3 maja trwa w nas przez cały rok. Z całego serca życzę tego wszystkim mieszkańcom Radymna i gościom przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Zapraszam wszystkich na rekonstrukcję historyczną, przedsięwzięcie, które w naszym miasteczku gości po raz pierwszy. Mam nadzieję, że na długo pozostanie w waszej pamięci. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o odczytanie treści apelu pamięci. Dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji odczytać apel pamięci. Mieszkańcy Radymna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu, tu w Radymnie, przed pomnikiem tysiąclecia, aby w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczpospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie do apelu! Wołam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Wzywam posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i powiedz! Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego,
i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni. Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność, demokracja zapadną w nasze serca. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Uczczenia pamięci twórców Konstytucji 3 maja. Salwa honorowa. Paja, baczność. Drugi szereg, krok w tył. Marsz. Na pas. Broń. Kolby. Rozrusz. Do salwy honorowej. Trzema, ładuj, salwą, ładuj, salwą, pal. Zabezpiecz, broń, kolby, cóż, na pas, broń. Przez pierś. Broń. Drugi szereg. Krok na wprost. Marsz. Teraz nastąpi moment złożenia wiązanek pod pomnikiem. Bardzo proszę o taką kolejność. Pan burmistrz miasta Radymno Wiesław Pirożek.